badania nad lekami zaczynają się zwykle od takich prostych syntez. Najpierw trzeba otrzymać związki, które czasami spodziewamy się jakiejś aktywności, czasami wiemy w wyniku badań komputerowych, że te związki powinny działać. Czasami po prostu poszukujemy takiej aktywności. Nie wiemy do końca, jak związki będą działały. Otrzymujemy, robimy badania biologiczne i wtedy możemy stwierdzić, że takie związki mogą dać szansę na lek. Takie pierwsze związki, które się otrzymuje, to są tak zwane hity, czyli po angielsku strzał do celu. Jakby. One mają zwykle powinowactwo na poziomie mikromolowym, niskomikromolowym, nanomolowym. Natomiast potem trzeba bardzo dużo jeszcze badań, żeby od takich związków przejść do leków. Takie badania to przede wszystkim badania toksyczności, toksyczności ostrej, toksyczności przedłużonej, toksyczności na geny. Następnie biodostępność, czyli to jak związek się rozpuszcza, jak związek się, jak przenika przez bariery. Pierwsza bariera to jest bariera jelitowa, druga bariera to jest bariera krew-mózg. Czy nie blokuje cytochromów w wątrobie, bo to może prowadzić do toksyczności. Czy nie pobudza, nie prowadzi do szybkiego metabolizmu, bo to wtedy też będzie wykluczać związek, bo on będzie się bardzo szybko rozkładał. W związku z tym niewielka ilość cząsteczek może dojść do tego celu, czyli białka, na które związek ma działać. Ludzie od zarania dziejów musieli walczyć. Walczyć z innymi ludźmi i zwierzętami oraz ze środowiskiem, które nie zwracało na ludzi żadnej uwagi. Podstawowa zasada brzmiała więc: przystosuj się albo zgiń. Oprócz bezpośrednich zagrożeń w postaci drapieżników czy przedstawicieli megafauny, wkrótce zaczęły pojawiać się zagrożenia wynikające z udomawiania zwierząt i przenoszenia chorób ze zwierząt na ludzi. W genomie człowieka odkryto kilkadziesiąt fragmentów wirusowych, nieaktywnych już, ale świadczących o przebytych przez ludzkość chorobach. Przetrwali ci, którzy się uodpornili. Pierwotni ludzie posiadali już świadomość choroby, chociaż nie znali jej przyczyn. Nie wiedzieli nic o bakteriach czy neuroprzekaźnikach. Nie znali funkcji narządów i tkanek, a jedyną rzeczą, na której mogli się oprzeć, była natura. Starali się z nią nawiązać kontakt i prosić o stawiennictwo i uleczenie. Na początku leczono więc ducha. Dopiero znacznie później zaczęto używać leków naturalnych, przede wszystkim roślinnych, lecząc objawy. Znacznie później, gdy człowiek poznał swoje ciało, funkcje jego organów i czynniki zaburzające te funkcje, zaczęto leczyć oprócz objawów także przyczyny. Każdy lek miał jednak swoje działania niepożądane, uboczne, często toksyczne. Wiele czasu musiało minąć, aby człowiek wrócił do swoich naturalnych metod leczenia, leków biologicznych, opartych na mechanizmach obronnych zdrowych organizmów, a przystosowanych do zwalczania chorób wywoływanych przez bunt komórek czy tkanek organizmu. Człowiek pierwotny leczył rany i uszkodzenia ciała, wierzył w totemy i potęgę natury. Szamanizm, znany głównie z Azji i Ameryki, obecny był na całym świecie, a znaki jego obecności sięgają nawet 40 tysięcy lat przed naszą erą. Z rozwojem cywilizacji gromadzona wiedza owocowała większą skutecznością. Powstały pierwsze zielniki w Chinach czy Egipcie. Powstały pierwsze recepty, czyli zapisane wskazania, co podać na konkretną chorobę, jak postępować w przypadku powikłań. Rozwijała się chirurgia dzięki poszerzeniu wiedzy anatomicznej i fizjologicznej. Historia aspiryny sięga tamtego okresu. Przy bólach i gorączce zalecano rzucie gałązek wierzby białej, po łacińsku salix alba, zawierającej prekursory kwasu salicylowego, głównego składnika aspiryny. W wieku XVII i XVIII izolowano wiele związków naturalnych z roślin. Okazało się, że posiadają one znacznie silniejsze działanie niż rośliny same w sobie.
Wszystko zależy od stężenia. Skłoniło to chemików do syntetyzowania takich połączeń oraz badania innych nienaturalnych chemikaliów w kierunku aktywności biologicznej. Pierwsze syntetyczne leki pojawiły się w drugiej połowie XIX wieku. W tym czasie pojawiły się także firmy farmaceutyczne, współcześnie potentaci na rynku leków. Sandoz, Ciba, Geigy, Eli Lilly, Pfizer czy Merck. W tym samym czasie bardzo szybko zaczęły rozwijać się także dziedziny medyczne istotne przy zrozumieniu podstaw powstawania chorób oraz ich leczenia. Anatomia, fizjologia i patofizjologia, farmakologia i farmakodynamika. Oczywiście ich początki sięgają starożytności lub okresu renesansu, ale najszybszy rozwój zaznacza się w XVII, XVIII i XIX wieku. W wieku XX do tego grona dołączają genetyka, metody komputerowe, szczególnie modelowanie oraz krystalografia jako źródło danych strukturalnych. W XIX wieku w dalszym ciągu leczono jednak objawy, a nie przyczyny. Klasycznym przykładem jest kalomel. Chemicznie jest to chlorek rtęci 1, stosowany od XVI do XIX wieku. Bardzo toksyczny, szczególnie w dłuższych okresach, tak zwana toksyczność przedłużona. Jednym z przykładów zastosowania leczenia objawowego może być leczenie ciężkiej choroby syfilisu, która dotykała świat, bo nie tylko Europę, od XV wieku. Ta choroba dotyka różne organy. Najpierw objawia się na skórze, ale potem może powodować bardzo poważne uszkodzenia, na przykład układu nerwowego, w kolejnych fazach. Od wieku XVII do wieku XIX leczono rtęcią. Leczono kalomelem, leczono oparami rtęci. I to leczenie powodowało bardzo ciężkie objawy uboczne z uwagi na akumulację rtęci. Drugim ciekawym objawem była zmiana barwy zębów. Robiły się srebrzyste. Mówiło się srebrzysty uśmiech. To była także taka wiadomość, informacja, że ta osoba leczy się kalomelem. Oprócz tego stosowano także i inne związki. Stosowano bizmut, który także jest toksyczny. Stosowano związki z arsenem, a ostatnią metodą to było szczepienie malarią, bo uważano, że w trakcie malarii organizm się pobudza do obrony i zwalcza syfilisa. Ciekawym przykładem rozwoju leku stosowanego od wieków jest opium. Chińczycy i Egipcjanie stosowali go jako lek oraz narkotyk w obrzędach religijnych, w Egipcie szczególnie. Główny składnik aktywny wyizolował Sir Turner w 1805 roku i nazwał go morfina. Na sobie oraz koledze sprawdził jej działanie i stwierdził, że działa nasennie. Stąd nazwa. Potem odkryto analogii morfiny, kodeinę niedziałającą na mózg oraz tebainę całkowicie nieaktywną. Strukturę morfiny potwierdzono na początku XX wieku, a w latach 50. XX wieku otrzymano pierwszy syntetyczny analog morfiny, fentanyl. Był on około 100-krotnie silniejszy od morfiny, ale wykazywał także efekt uzależnienia. Potem otrzymano kolejne pochodne, alfentanyl i sufentanyl, o aktywności 1000-krotnej w stosunku do morfiny, ale również silnie uzależniający. Na początku XXI wieku otrzymano pierwsze modele receptora morfiny, określonego jako Mi. Został on również wykrystalizowany wraz z ligandem w 2012 roku, podobnie jak pozostałe receptory opioidowe, kappa i delta. Poznanie struktury trójwymiarowej i sposobu wiązania ligandu z białkiem pozwoliło na opracowanie nowych związków oraz zakres zmian struktury receptora w procesie aktywacji. Szybko powiązano te zmiany z aktywacją dwóch głównych szlaków sygnałowych w komórce. Szlak białka G oraz szlak arystyny. Odkryto, że pobudzenie szlaku arystyny powiązane jest z działaniami ubocznymi, niepożądanymi w przypadku leków opioidowych. Efekty uboczne stosowania narkotycznych leków opioidowych
zależą od dawki i czasu stosowania. Ciekawym przykładem ich wpływu na centralny układ nerwowy człowieka mogą być obrazy Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego. Stworzył on całą serię potocznie określaną jako narkotyki. Niestety pierwszy kandydat na lek zastępujący morfinę, olicerydyna, nie przeszedł badań. Przy dłuższym podawaniu także on powodował przyzwyczajenie. Aby uzyskać ten sam efekt, trzeba było stosować coraz większe dawki. Czy w związku z tym musimy się wyzbyć nadziei na selektywne, silnie i bez działań ubocznych działające leki? Coraz szybszy rozwój leków biologicznych może o czymś takim świadczyć. Najliczniejszą grupą nowych leków są obecnie ciała monoklonalne. Strukturą bardzo przypominają ludzkie przeciwciała produkowane przez układ odpowiedzi immunologicznej, układ obronny człowieka. Wykorzystuje on białe krwinki do rozpoznawania struktur obecnych na powierzchni każdej komórki, wirusa, bakterii, czy nawet komórki własnej i rozróżnienia, czy powinny być one zniszczone, czy nie. Ciała monoklonalne hodowane są poza organizmem człowieka, mogą zawierać fragmenty inne niż ludzkie. Na przykład mogą być to ciała monoklonalne humanizowane, mogą zawierać fragmenty ludzkie i mysie, mogą stanowić hybrydy. W ten sposób ich trwałość w organizmie wzrasta. Jako leki ciała monoklonalne mają budowę bardzo podobną do przeciwciał ludzkich z pewnymi modyfikacjami, przez co pełniej łączą się z wybraną komórką i prowadzą do ich zniszczenia. Kolejną nowoczesną metodą biologiczną jest kuracja genowa, polegająca na zastosowaniu wymiany wadliwego genu z wektorem adenowirusa, wyciszeniu wadliwego genu z antysensem lub wprowadzenie dobrego fragmentu kwasu nukleinowego z RNAi. Są już leki oparte na tych technikach, wprowadzone do lecznictwa w ciągu ostatnich 5 lat. Można także pobierać białe komórki krwi typu T i uczyć je rozpoznawać uszkodzone przez nowotwór komórki, na przykład krwi. Metoda określona jako CART jest już stosowana w leczeniu białaczek i chłoniaków. Ta metoda rozwinęła się szczególnie dzięki pracom naszych noblistek z chemii z tego roku. Uczenie komórek jest oparte na naturalnym procesie, który jest normalnie wykorzystywany przez układ immunologiczny. Dlatego, że polega on na prezentacji przez jeden rodzaj komórek antygenów drugim komórkom, które tak jakby uczą się rozpoznawać tą strukturę. Tym antygenem jest białko połączone z cukrem, glikoproteina, która jest charakterystyczna dla powierzchni komórki, z którą trzeba będzie walczyć. I po rozpoznaniu powstaje zalążek ciała monoklonalnego, które potem będzie rozpoznawać ten sam fragment na powierzchni, czy to wirusa, czy bakterii, czy komórki nowotworowej. Niestety, pomimo bardzo dużej skuteczności leków biologicznych, jeden problem jest trudny do pokonania. Są one bardzo drogie. Lek na dystrofię mięśniową Duchenna, Eteplirsen, kosztuje w Stanach Zjednoczonych około $1 000 000, a w Polsce prawie 2 razy tyle. Drogo, ale ratuje życie dzieciom, bo ich przede wszystkim ta choroba dotyka. Dystrofia mięśniowa Duchenna dotyka tylko małe dzieci. Dlatego nazywana jest młodzieńczą. Powoduje stopniowy zanik mięśni i niestety dzieci nie są w stanie dożyć wieku starszego, nawet trudno im jest dożyć wieku 18 lat. Jest spowodowana przez poważne przeniesienie fragmentu genu, które powoduje produkcję wadliwych białek. Eteplirsen, który został jako pierwszy zastosowany, w tej chwili już są 3 nowe leki, które są stosowane także w tej chorobie, blokuje wadliwie działający gen, czyli ten zły gen,
i powoduje połączenie, ponowne połączenie fragmentów, które są w różnych miejscach eksonu. W związku z tym nawet po jednej dawce takiej kuracji obserwuje się bardzo poważne zmiany, zmiany na lepsze. Takie osoby przeżywają ponad 18 lat i na razie mają się dobrze. W związku z tym wygląda na to, że ta kuracja jest skuteczna. Rodzi się pytanie, jakie więc będą leki przyszłości, w którą stronę pójdzie farmakologia. Pigułki chyba pozostaną na jeszcze długo z nami, ale grupa leków biologicznych ma największy potencjał i z pewnością będzie się rozwijać. To okaże się także zbawcze dla nas, bo rozwój w tej dziedzinie z pewnością spowoduje obniżenie cen. W przyszłości można wyobrazić sobie dobieranie leków do indywidualnego pacjenta przez modyfikowanie i szkolenie jego własnych sił obronnych, czyli limfocytów, białych ciałek krwi T i B.